Hejka moi mili, w tym odcinku poświęcimy się w pełni na poszukiwanie setów i znajdziemy wszystkie brakujące komponenty do arcymistrzowskich zbroi, także zapraszam. Hejka moi mili, witajcie, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Wiedźmina 3 Dziki Gon. I powiem wam, że zauważyłem jedną głupią rzecz. Dlaczego mi gra ścinała klatki? No jak myślicie, dlaczego kurde mi gra ścinała klatki? Nie wiem, nie mam pojęcia dalej. ale najgorsze jest to, że no niestety cały czas gra uparcie stara się mi wmówić, że ja mam za słabo jakby. No nie wiem, teraz powinno być lepiej, bo teraz w tym momencie lecimy na około 50 FPS-ach, a nie na 25, jak to wcześniej miało miejsce. Gdzie ja nie wiem w ogóle o co chodzi. No teraz 40 do 50 FPS-ów trzymamy. Gdzie to jest w ogóle dla mnie jakaś abominacja, że ja miałem wcześniej ustawione na... Bo ogólnie zaczęło się od tego, że na pewnym streamie zacząłem trzymać podgląd FPS-ów w grach. I teraz na przykład widzę, że mam stabilne 40-45. Ze względu pewnie na OBS-a i ze względu pewnie na to ogólnie, że gra jest ustawiona troszkę na inaczej. Ale dlaczego właśnie wcześniej ona trzymała 20 FPS-ów? Jest to dla mnie rzecz dziwna. Nie wiem, może dlatego, że zmieniłem z tego, że ma trzymać sztywne 60 na Unlimited. I nagle grze się odmieniło, że o, słuchaj, stary ty, no faktycznie troszkę więcej miało być. Albo nie wiem po prostu o co chodzi. Naprawdę. Naprawdę nie wiem o co chodzi. I jest to przy nam trochę niepokojące, bo nie powinno tak być. Nie powinno coś takiego się dziać. Dlatego nie wiem, czy nie będę musiał jakoś ogarnąć sprzętu. Dam ci radę, wiedźma. Pod względem właśnie spadku frame'ów i całej reszty. Albo będę musiał coś ogarnąć z kartą graficzną. Bo to, że karta graficzna mi się płaci, to... Sprawdziłem, powiem wam tak szczerze po prostu, sprawdziłem sobie nawet testy kart tej mojej karty graficznej i procesora. No nie, no to nie powinno tak wyglądać. Ciekawa przyroda tu są. Witam. Co słychać? Dzień dobry, dzień dobry. Wśród malowników. Słucham. Na i przybytych puszcz żyje jeden z najbezpieczniejszych gatunków wilgotów w tej spuszczy. Spokojnie. Wil Boklewski, bo o nim mowa, z dumą prezentuje swoje. Dobra, pogadajmy z kim trzeba i tyle. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Tak, bo to jest ta kontynuacja tego zadania. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Ładny. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz.
No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Dobra. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. No, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popachę, mówię ci. Też dobre podejście. Miło było cię spotkać. Dobra, boklerskie safari. Boklerskie safari, przepraszam. Teraz tak, kurwa Bianko, tu czekamy. Gwint, czekamy. A, dobra, wiecie co? Lećmy. Kolejne. Chociaż nie, w sumie mieliśmy zobaczyć tego wpierw. Kur, zapiął. Bezpłatne, dobra. Chcesz się ścigać? Nigdy mnie nie złapiesz. Mamy to od razu. Mamy to od razu kowala, to też z usług tego kowala skorzystamy. Myślę, że powinienem pomóc. No, czego tam? Wykonaj coś dla mnie. Wykonasz coś dla mnie? Dobrze zapłacę. Ja bym chciał zobaczyć Manticora. Czemu nie ma Manticory tu nigdzie? Nie podoba mi się to. Czemu nie ma Manticory tu nigdzie? Ej, no to troszkę bullshit, bo powinna być. Beskid, on powinien tu być. No dobra. Bywaj. Może faktycznie... Przy zakupie pancerza, pomoc w uzyskaniu kredytu u Cianfanelli. No może faktycznie powinienem to mieć jako podwójną. Jedziemy! Też nie wiem, no dobra. Powiem, teraz troszkę się zdziwiłem. No dobra, to może potrzebujemy arcymistrzowskiego. What the fuck? Płotka, nie szalej. Super, że mnie ten mój kochany GPS wmontowany w płotkę. Dobra, gniazdo potwora. Okej. Hop. O. Wow. Okrutnie kara ten miecz. Byśmy padli, gdyby nie adrenalina. Chcę pozbyć się archesporów na dobre. Okej. Chwała Bogu, adrenalina zaskoczyła. Ale faktycznie obrażenia z tego miecza są petarda, nie?
Więc no, jest nadzieja, że będzie to jakoś tutaj ładnie współdziałać, nie? Rusz się! Chociaż z drugiej strony wam powiem, że trzymanie 60-40 klatek to i tak mi nie pomaga, bo tak czy owak przy renderze niestety Corel obcina to do 30 klatek, dokładnie do 29-97, więc... Z drugiej strony... Nie wiem, nie mam teraz niestety złotego środka, nie? Na to. Nie wiem nawet, czy czasem nie byłoby opłacalniej, ze względu na to, jak renderuję, ustawić ten sztywnych 30 i tyle. Mi się wydaje w ogóle, że coś nie wiem. Albo mój procesor odpieprza manianę jakąś, albo nie wiem, karta graficzna jest. Zachowuje się niewydolnie. No nie wiem, no niemniej, tak czy owak, jest to troszkę dziwne i niepokojące dla mnie. Żeby mieć 30 FPS-ów. Są to rzeczy, które nie powinny mieć miejsca po prostu. Zawalony budynek. Pewnie fundamenty zostały podkopane. Ej, gdzie by tu przejść w takim razie? Zamknięte, aha. Bardzo porządne podejście. Jakbyśmy tu się wrąbali. Przeczytajmy zapiski. Wygląda na to, że Wiedźmin nigdy nie zabił stworzenia, które tropił. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Grzebać w ziemi to przygoda. Tam w wejściu, tu jest jeszcze. Strzeżony skarb. Przez co nie strzeżony? Będzie trzeba to przy okazji też tam jeszcze rozkalibrować. Tylko ja bym chciał wybrać. Aha, bo teraz nie mogę zmienić znaku nawet konno. No trudno. No trudno. Zobaczmy, czy Wiedźmin zostawił jakieś ślady. Tak. Okej. O. Skurwopendomorfy, no dobra. Zacząłem te staki. Cztery. Cztery staki. I wchodzi piąty. Nie, do czterech, dobra. No nie mniej, tak czy owak, cztery staki. Pełne. 40% więcej obrażeń, to będzie... Świetna rzecz, jeżeli chodzi o walki z jakimiś potworami potem, takimi dużymi, lub tudzież z jakimiś rzeczami typu boss fight czy cokolwiek, nie? Zostawił znaki na ścianie. Podążaj za znakami. Podążaj za znakami. Follow the white rabbits.
No. No, gra. Zna się tu rozejrzeć. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Aha, czyli po prostu coś takiego. Okej, okay, kolejny. O. Szczerze wolę, bo on się zamknął ze mną. Wow! Rzucił się? Ty rzucił do nas. Czemu się nie wykrwawisz, pieronie? Muszą być zwłoki tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. Super. Niepotrzebnie podjął ryzyko. Widać, bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów. Arcymistrzowski niedźwiedź. Jezus, no i super, nie wyjdę teraz tędy. Super będzie, jak teraz nie wyjdę z tej jaskini. Bo się okaże, że się nie da. W ogóle tutaj dwóch dzielnych, martwych wojaków. Czuję, że będzie problem stąd się wydostać. Mam takie wrażenie. Aj. I to jest powód, dla którego nie lubię zbytnio takich jaskiń. Chyba tędy trzeba było biec. Ja, dobra. We're on the exit. Hop. Raz Merkry jest rozlewisko. Okej, okay, co dalej? Poszukiwania. Okej, okay, arcymistrzowski rynsztunek Gryfa. No, to teraz lecimy za Gryfem. No, come on, płotka. Gryfa, no jestem tylko właśnie tym Manticore najbardziej. Bo chyba i tak potem, no bo w sumie tak, racja, bo zrobimy te blueprinty i musimy i tak do tego gościa jechać. No tak, czyli może po zebraniu wszystkich dopiero to się tam odblokuje na... Może tak, a może nie. Zobaczymy. No po... Jedź, płotka! Kurde, dobra. Wiesz co, jesteś uparta. Kowalu. O, nie wyglądasz mi na kamieniarza. A to dla ciebie jakaś przeszkoda w handlu? Żadna. Tylko nie wiem, czy znajdziesz tu coś dla siebie. Mam tu głównie towar dla chłopaków z kamieniołomu. Narzędzia i różne takie tam. Ale jak chcesz rzucić okiem, to droga wolna. Przecie nie zabronię. Okej. Okay. Zawsze jesteś taki sympatyczny? Czy wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą?
pozostaje prawą. Zawsze. Bo na lewą utykam od czasu wypadku. Widzisz, pracowałem tu kiedyś na dole przy wyrobisku. Aż kawał ściany się osunął i zmiażdżył mi stopę. Wybacz. Głupio wyszło. Daj spokój. To dla nas codzienność. Taka praca. Co i raz ktoś sobie coś złamie, kostkę skręci, albo kark. Okej. Pokaż, co tam masz? Powiedzmy, dowcipny gość trochę. No dobra, faktycznie, od niego nic nie wezmę raczej. To są te nasze miecze. Kurde, właśnie czekaj, ten miecz chyba zostawię sobie po prostu. Ale faktycznie zostawię ten, co się stakuje, bo on ma... Powiedzmy, dużo większą... Dużo większe możliwości ma. Muszę ruszać. Bywaj. Tylko u mnie! Przy zakupie całego oporządzenia, butelka Fiorano gratis! O, super, teraz nie zabiliśmy jeszcze. Co tu mamy w ogóle do gości? Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga! Nieszczęśliwy wypadek i tyle! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? A, patrzcie, wygląda mnie, że to ten wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena, dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, psiejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zagląda. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? Chyba było to, co już byliśmy, nie? Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszał. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie, gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć co, ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi dręczcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę? Możemy zobaczyć, dobrze, co chodzi. Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal, ale nie sądzę. Niech wam lebioda w dzieciach wynagrodzi. Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie. Dobra, no... Okej, okay, macie te kłopoty. Zobaczymy to później, bo... Dzisiaj chcę za tym blueprintem... Jezus Maria, wiedźmin. Bo dzisiaj chcę za tym blueprintami pobiegać. Także zobaczymy,
Dzisiaj co tam z tymi blueprintami? Damy radę zorganizować. A płotka oczywiście za nami wyrosła. Dalej. Ale dobrze, chcę jechać chociaż. No. Zobaczymy też co tam z tego wyjdzie. Ej, tam, ale te gówno spory. Ich to na pewno sobie nie będę teraz bawił się, zabawiał z nim, bo to jest masakra. Z takim pieruństwem. No nie no, płotka, no szkur zapiał ty Krogula Canario. No a tu mamy co? No. Ale w ogóle co on jest ranny? Czemu on był w ogóle ranny, jak on był ranny? Teraz synek już rusza na to. Wait, what? Moment, dwa tu są? Tak, dwa. Dobrze, że te ruiny formy. Wspominał Zdrawko. Tak, musimy obejrzeć. No. O. Bardzo na styk. Bardzo na styk. O panie. Jeden questowy, jeden zwykły. O mama. No dobra, ale oczywiście to zniszczyć też trzeba. Okej, okay, a teraz tak, co to za miecz był? Srebrna dalia, znowu. Myśmy już jedną dalię mieliśmy. No ale okej, nieważne. Chyba tu nie było. Która do zbroi. Raport. Raport kapitański. Przeczytany. Ciekawe, co zdarzyło się w Mountain. O, drugi level up mamy. Jeszcze trochę, jeszcze jeden i będziemy mieli miecz. I o ile się nie mylę, o ile się nie mylę, możemy chyba. Nie, bo nie mieliśmy mutagenów czerwonego. O, to będzie jeszcze zobaczyć, czy mam mutagen. Za chwilę. O. Synchronicznie wzlatujące nietoperze. No. Ach, Holender. Ty kuniu, ty jeden, ty. Nie, no serio, czasami na takich dziwnych rzeczach się blokujemy, że... Krew! Krew! Obchodźcie go! Obchodźcie! Serio, gra Santi, tacy dwaj. Ja, ale próba to była. Generalnie to była dobra próba. Ale coś im nie wyszło. Kryjówka Hanzy. Okej. Czyli już wszystko jasne, co i jak. Jak będziemy tu mieli z Hanzą do czynienia, to czuję, że tu będzie masa zabawy. Witajcie, panioczki. Puszczony czarną legendą. Wymarzone miejsce dla kolejnych bandytów.
No. Który wymyśli? Który taki mądry? Pochwalony będzie prorok Lebiota! Jeden stracił głowę. O, panie. Panie kochany, łuk na mnie. Przyskało cię, siwie? Chłopy, jedziemy z nim! No chłopy, jedziemy z wami, no. Ktoś nałożył iluzję. Powinienem użyć... Okej, to wpierw my zdobędziemy to, co chcemy, a potem wyeliminujemy Hanzę. To powinno być... No. Okej. Super, dziennik Mora. Więc Wiedźmin został zabrany przez portal. Wsia krew. Roznajdźmy kryształ aktywujący. I co, paskudo? Aha! 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 Dobra! Okej. Okay. Przyznam, że to jest coś, czego się nie spodziewałem. Lol. Dobra, przyznam, że nie spodziewałem się, że zajdą po mnie. Ale jako, że oni do nas schodzą... Bydlaku. Trzeba ruszyć po chłopaków do góry, bo widzę, że nie pogadamy. Okay. O, na piki, tak? Jak tu pamiętam, że gra w piki daje wyniki. Jeden zdjęty. Chłopy, jedziemy z nim! Moment, właśnie, niedobrze. Okej, faktycznie nie jest za dobrze. Kręcić, to jest okej. Okay. Kurwa, nie wiem, gdzie jest ten łucznik. Kolego! Okej. Okay. Nienawidzę starszami walczyć. Normalnie nienawidzę. Dlatego między innymi nienawidzę starszami walczyć. Dobra, szefie Hanzy. Taś, taś. Ale w sumie dobrze, no znaleźliśmy drugą Hanzę. Hanzy... To był ten... To jest ten lider, tak? To był ten lider Hanzy? No, mam nadzieję, że nie. No, jeżeli to był lider, to też... Nie, chyba takich cienkich liderów to oni nie mają, no bez przesady. O mamo, jak ja
ja się lubię ponapierdalać. Oj, oj, błąd. Niezły jesteś. No, hop, hop. Wyspaw się. No i co to się stało, no? Takiego pięknego teraz. No w sumie nic, kurde, nie będzie, no nie wiem. A tak bym liczył na to, że coś tu znajdziemy jeszcze. No, a tu? Rycerska zbroja, super. Co to była za rycerska zbroja? Ciężka, super. Średnie, super. Konkret, że nic z tego nie będę używał, nie? Naprawdę konkret. To jest trochę niemerytoryczne. W sumie nie ma kto tu wrócić. Właśnie bardziej te rozczłonkowane ciała by mieli do zbierania. Aniżeli właśnie jakieś ten. Aniżeli właśnie jakieś dodatkowe rzeczy. Okej, okay, nieważne, dobra, nie będę się czepiał. Terrorhand zakończony, rozbić kwatrego na handlu i zabić lidera, no bla 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 bla. Mistrzu Wiedźminie, pozwólcie do mnie. Bardzo chętnie. Tylko u mnie, przy zakupie pancerza, pomoc w uzyskaniu kredytu u Cianfanellich. No, ogólnie wszyscy chyba tych Cianfanellich tam lubią. Mości Wiedźminie, za to, żeś Cystusa Czteropalcego Von Witana ubił, szacunek i wdzięczność masz moją po wieki wieków. Od miesięcy w tych ruinach siedział, z całą tą swoją Hanzą. Kto wpadł im w łapy żywy, żałował, że trupem nie padł w boju. Solidny oddział zgromadził wokół siebie. Zbierają się padalce z różnych stron świata. Grasanci chędożeni. Ciągną jak muchy do gówna. Dobrze, żeś wyrżnął ich do nogi. Za to masz u mnie wszystkie towary z rabatem. No dobrze, to pokaż co tu masz. Rzucę okiem na twoje towary. Zobaczymy co on tu ma. Przedamy jemu to co my mamy. Olać ten miecz. Dobra, dalej zostawimy sobie. No i teraz tak. On nie ma oczywiście lekkich pancerzy. Nie ma nic takiego, co mnie interesowało. Naprawmy przede wszystkim to, co mamy. I brak przedmiotu do naprawy. Dzięki. Żegnaj. Chociaż powodzenia w sumie... na szlaku. Czy może ty masz mantikorę do wyrobienia? Nie ma. Nikt nie ma mantikory. No bez jaj. Ale nie mam też mi arcymistrzowskich części. Powodzenia na szlaku. Kurde, nie wiem. Bohater, co się dowie. Nie wiem jak to będzie z tym trzeba zrobić. No zobaczymy, ogarniemy to w biegu. W sumie tymczasem. Rękliwy chłód.
Wzmocnienie synapsy. Okej. Znaki mogą zadawać obrażenia krytyczne. Aha, i tutaj... Dodatkowej kieszeni na umiejętność. Okej. I przykładowo mogę dać to tu, tak? Nie. Okej. No dobra, no nie wiem jak to do końca ma działać. Wtedy, ale zobaczymy. Uruchomię portal i zobaczę dokąd prowadzi. Ardem. Nienawidzę portali. Zobaczymy gdzie nas wyniesie. A, tak z grubej rury, na dzień dobry. Queen. Bolało. 6. Win. 7, 8. Nie dam rady nastakować miecza. To mi się podoba. Rozejrzę się. Zabrane. Jerome napisał coś na odwrocie schematu. Okej, drugi schemat. Tu jeszcze gdzieś coś widziałem. Ostatecznie Moro pogodził się z tym, że jego syn jest wiedźminem. Super. Jakie oni potwory teraz są? Ej, nie, no bez kitu, jakie to mam otwory teraz? A chyba nie muszę, bo chyba mogę wrócić portalem, tak? A mogę wrócić portalem, dobra. To olać to. Puh, bo nie wiem czemu się nie mogę tam softnąć. No ale okej. Arcymistrzowski kot. Zobaczymy co z tym arcymistrzowskim kotem. Wypłodzimy. U tych grasantów to mi się nie chce lutować, powiem szczerze. Tego jest masa. Naprawdę masa, a... Nie jest to warte nawet tych pieniędzy tam. Ile dostaniemy? Z... 1000? 1500? Szkoda kasy. Naprawdę szkoda kasy. Tymczasem... W tym miejscu uczeni rozbili obozowisko. Rozejrzę się po okolicy. Ja z tego co pamiętam, podobne miejsce już kiedyś zwiedzaliśmy w dwójce. Ach, no właśnie. Skoro byli uczonymi, powinni wiedzieć, że bariery na wejściu do podziemi nie stawia się bez powodu. Dobrze, że nie próbowali tam wchodzić bez wiedźmina. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. No, to jest to miejsce mocy z góry. Znajdź zejście do podziemi pod murami. Okej, gdzie tutaj to będzie?
Magiczna bariera. Zaraza. Mam złe przeczucia. Znajdź klucz otwierający. O. List. Dobra. W końcu coś widać. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. O. No nie, fajna sztuka walka. Mieczem podczas trzymania pochodni. No, chodź. Okej, to jest do wysadzenia? Nie. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Potrzebujemy klucza. A, czyli mamy kartę sprawdzić. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Moreny. Aha, no tak, jak nie tędy, to tędy. No coś w tym jest. O, o, o. Skolopendra, durna. No, no, no. Jak mi kurczę miło. Dziękuję ci bardzo. Kochany. Esencja, dobra. Esencja się zawsze przyda. W końcu to nic nie waży, a pomóc może. Bing. Bang, bang. Upiory, mój ulubiony oponent. Okej. I tak, tu nic nie mamy, czyli to wszystko pewnie będzie tam w tej tylnej części jakby. Ale teraz jest ważna rzecz. Przydaje się trzymać to wszystko. No. Przydaje się trzymać, bo z tych esencji, mutagenów, całej reszty gówna możemy zrobić chyba niedługo... Aha, królowa. Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina. Okej, okay, dziennik kolejny. Ciekawe. Aldon przybył do Toussaint na prośbę Wesemira. Szkoda, że tak to się skończyło dla tego wilka. Mało nas zostało na świecie. No. Szukaj podziemia pod ruinami. Bez kitu, no to mi pokazuje, że jakbym tu miał jeszcze ciało do sprawdzenia. Wiedźmin. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników, ale sam przed nim zginął. No właśnie. Okej, okay. I teraz mamy wszystko. Z czasem jak stoimy.
Okej, okay, z czasem stoimy tak, że jak się pospieszymy, to jeszcze zdążę rynsztunek kota złapać. Rynsztunek kota tym bardziej mamy już w połowie zebrany. No i to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra część tej informacji. Dozbieramy wszystkie i wtedy w następnym odcinku pójdziemy po prostu, albo jeszcze w tym, do tego płatnerza i on nam wtedy może odblokuje wszystko. Ojejku. Chyba się chce ze mną bić, nie? W ogóle nie wiem, dlaczego my tą pochodnię mamy w łapie. To jest dla mnie taka trochę niezrozumiała rzecz, no ale nie wszystkie rzeczy trzeba rozumieć, oczywiście, nie? Więc... Ech, jak to mówią? Weź kurczę te bełty myśliwskie. Żebyś z tą pochodnią nie latał. W ogóle wcześniej jak nie latał z tą pochodnią, tak teraz zaczął. To też tak trochę głupio wygląda. Znaczy głupio, nienaturalnie, o może tak powiem. Więc nie ma tego złego. Tymczasem na tej faktorce powinniśmy... To musi być posiadłość Deloni. No. Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. To jeszcze jest w ogóle jakieś zadanie w środku. Tędy. Nie. Ja coś szczerze, tędy to będzie. Jakieś takie skoki haszczy, wygibasy. No. Taś, grasanciki, pedanciki. No, dasz radę drugi raz strzelić? Nie. Dziękuję ci bardzo. No, wpadliśmy jak do siebie tutaj. Nie na moje nerwy! Nie na moje nerwy! Na rany lebiody! Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? Kupca napadli, no. Biedny chłop. Dzięki. Bywaj. Uratowaliśmy mu życie, powinien się cieszyć. A teraz tak. Zapiski, nie... Zapiski... Jakieś rzeczy, takie nie rzeczy. Powinniśmy coś tu znaleźć. Rozkazy Rubena. Otworzyliśmy sobie drzwi. Od razu. Ja coś szczerze, że tutaj w tym sarkofagu będą. Oni, patrz. Ej, list kolejny. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. I mamy kolejny punkt do sprawdzenia. A to troszkę więcej będzie. To jak widać biegania. Ale powiem szczerze, że nie przeszkadza mi to w najmniejszym stopniu. Że teraz 200 stóp to zresztą też daleko nie jest. Już nie ciekaw, czy tu będą ostatnie dwie części. Czy nie?
Dziękuję wam bardzo. Łopy. Dobra, przedtem, że liczyłem, że troszkę więcej lepszych jakichś rzeczy będzie. Nie wiem, może jakiś wiedźmiński, wiedźmińska kusza automatyczna. Nie, no dobra, nie, nie przesadzajmy, nie, ale teraz liczyłem, że może jakieś fajne rzeczy faktycznie będą. To musi być siedlisko bandytów, o którym pisał Delonin. Czyli wracamy do Hanzy. Nie, nie, głodno. W sumie racja, ostatnio jak tu chodziłem, nie sprawdzałem wszystkiego wiedźmińskimi zmysłami. Tylko biegałem i wesoło mordowałem. Wesoło mordowałem chłopstwo grasantów i całą resztę pospólstwa. Więc faktycznie może być tak, że teraz tu... Turniejowy czempion! Może ci jakie zniszczyć w dzwonach dadzą! Wiedźmin sama, tych skurwysynów cała chmara i nie dali rady! Kurde, które to się wchodziło do góry? To dobra. Bo wydaje mi się, że jak już będzie, to będzie na górze. Ten gościu tutaj co z młotkiem czekał. I na wiedźmin podejdzie, żeby młotkiem postukać. Lepiej pióro w garści trzymać niż motykę w polu, prawda? Rękawice buklarskie. Witaj! Rękawice buklarskiego kapitana. A wiecie co? Najgorsze jest to, że nie mam tu nigdzie cholera znacznika teraz. Przynajmniej, że nienawidzę chodzić bez znacznika. Ale mi się zdrzemnął. Dobra, zejdźmy na dół. Ja już wątpię, żeby to było gdzieś rzucone tak o. To jest wiedźmin, a nie jakiś, jakaś cienka gra, w której, nie wiem, to może leżeć po prostu byle gdzie. Raczej pod mostem nikt tego nie zostawił. Zachować spokój, burt nie wszczynać! Jemy chyba to wszystko i pójdę owce wypasać. Wiedźmin. Zaraz mu dupę miotkiem wyzmarują. Iść to tu powinno być. Stary niedźwiedź mocno śpi. Miecz mój wyznacza ja mą drogę! Ja tu się wieczorem pobawić jak klejnoty po obcierach. Nie, no to musi być gdzieś tu. Zresztą. Chyba. A wieczorem hops do dzwonów. Tak, ależ nie to czekają. Historia. Wiedźmin sama tych skurwysynów cała chmara. Nie, nie, nie widzę nie tego. Dali rady. Nie widzę tego. Żeby jeszcze zdrowie było. Przyznam. Nie, no to musi być u góry tu. Musi być gdzieś tu u góry. Do innego miejsca to ja tu nie widzę, gdzieby to. Gdzieby to rzucone miało być. Chyba, że to jest na górę wrzucone. Bo tu na górę nie da się wejść chyba. Moment, moment, spróbujmy tam wejść. O kurde. Dobra. Czekajcie, odkopię tą książkę może. I ona tu była. To.
Jerome, cholera jasna, żebym ja teraz wiedział, który to był. To nie chodziło o mapę. O panie, dobra, to jest naprawdę. Okej, okay, teraz to nie wiem, co się stało. Dobra, znowu mi klawiatura głupieje. Na Wiedźminie, super. Co, czekajcie. A Boże. Boże święty. Dobra, czekajcie, co to jest? Jak to się nazywa? Arcymistrzowski rynsztunek. I czego my szukamy? W ogóle teraz, w tej chwili. W tym adekwatnym momencie. Kota. Kota. Siedziba. Dobra, gdzie to jest? Sorry, muszę sobie podpowiedzieć, gdzie to jest, nie? W skrzyni na piętrze, no to... No bez jaj. No przecież tu patrzyłem. Skrzyni na piętrze. Za robotą gonisz, Wiedźminie? A jak nie na tym piętrze, to w takim razie chodziło o... O tutaj. Ale że tu? Jak tu się wieczorem pobawić? Dobra. Czyli widziałem jednak z tej strony, to dobrze. Jednak... Wiedźmin i płatnerz mieli pecha. Czyli jednak widziałem to z tej strony. Dobra, ale mamy skompletowane wszystkie komponenty. Teraz tylko jak to wygląda z czasem. Jak teraz wyglądamy z czasem. Wiecie co, dobra, skończymy tam może w następnym odcinku już. Bo tutaj będziemy mieli to zadanie do zrobienia. To. Właśnie. Więcej niż mistrz. I tam wtedy ogarniałem wszystkie sety i wszystkie sety jakby damy pod ocenę. Dobra, także mniejsza o resztę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej.